Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Forza Horizon 4. Chciałem powiedzieć, witam was z pochmurnej Wielkiej Brytanii, jak to bywa w Wielkiej Brytanii, ale właśnie się przejaśnia. Jakaś ładna pogoda się robi. Dzisiaj pogadamy sobie troszeczkę o Mustangach z naciskiem na nowego Mustanga. I nie jest to Mustang, którym jadę teraz, bo ten, którym jadę teraz w grze jest bardzo rzadko spotykany. Nazywa się The Bertie Design. Chyba tak się to wymawia, nie? I zobaczcie, on wygląda sobie tak. To jest ta najnowsza wersja po faceliftingu tego Mustanga. Więc mamy tą taką charakterystyczną maskę. I na początku mi się ta maska nie podobała. Z tego co wiem, to Izak kupił sobie chyba takiego Mustanga z tą taką maską. I na początku ta maska mi się właśnie nie podobała, ale w tym The Bertie, mam nadzieję, że tak się czyta, wygląda to ładnie, bo tutaj mamy jeszcze takie poszerzenie. Jakoś tak, taki bardziej europejski jest ten Mustang, no nie? A o Mustangu, Mustang, o którym dzisiaj będziemy mówić, jest to najnowszy do zdobycia Mustang w playliście festiwalowej. Zobaczcie sobie, dostajecie go za te mistrzostwa tutaj. Ja już sobie je zrobiłem, Mustanga zdobyłem. Jest to Mustang Shelby GT500, moi drodzy. No i zobaczcie sobie, parę tych Mustangów już mamy, no nie? Jest ten z 2016 roku GT350R. Mam chyba nawet dwa takie, jeden stunigowany, drugi nie. Mamy też tego po faceliftingu, czyli z 2018 roku. Mamy ten The Bertie Design, którego jest ciężko zdobyć, można go drogo sprzedać. Jest też Mustang RTR Spec 5, ale wiecie co, ja nie wiem, nie jestem pewny, ale chyba The Bertie Design i Spec R nie są to Mustangi produkowane fabrycznie, nie? I ten na przykład jest już stunigowany i ma ogromną moc, ale no, 612 kW mocy, chyba ma standardowy silnik, ja go jeszcze tam pewnie jakoś przerobiłem i tak dalej. Ale teraz mamy nowego Mustang Shelby GT500. Zaraz sobie zobaczymy, jaką ma moc w standardzie, bo chyba też coś tam przy nim grzebałem. I wygląda sobie tak. I mi się to strasznie podoba, że jest to wersja tego Mustanga sprzed liftingu, słuchajcie. Czyli te takie charakterystyczne lampy. To jest model, jakby przerobiony model Mustanga, którym ja jeździłem. I tutaj jest sporo zmian w stosunku do Mustanga 350, Shelby chyba 350, nie? Mamy ulepszone oczywiście chłodzenie, o 50% bardziej wydajne chłodzenie silnika. Mamy zawieszenie pneumatyczne, czyli możliwość regulacji tego zawieszenia, pewnie tam się wybiera tryby jazdy i samochód albo się obniża, albo podwyższa. Mamy oczywiście lepsze hamulce, mamy dodany spoiler. Z tego co wiem, usunięta jest tylna klapa, ale nie wiem co to oznacza, że nie można tego z tyłu otworzyć? Trochę tak słabo, no nie? Mamy oczywiście ponad 700 koni mechanicznych w standardzie w tym samochodzie. Mamy także powiększoną sprężarkę, która generuje też dodatkową jakąś tam moc. No, powiedziałem, ponad 700 koni mechanicznych, nie? I chyba tyle z takich zmian. Oczywiście trochę unowocześniony ten Mustang jest. Nie, no bo mamy tutaj jakieś tam inne zegary. Widzieliście, że w tym The Bertie były inne zegary. Właściwie to każdy model chyba tego Mustanga ma swoje jakieś takie zegary, takie mam wrażenie, nie? Shelby chyba jakieś swoje takie tutaj dodało, ale nie jestem pewny. W każdym razie, tutaj widzicie, że ja gram sobie na hashifterze, no bo będę chciał zaraz podriftować tym samochodem, ale tutaj jest bardzo dobra skrzynia automatyczna, sekwencyjna po prostu. Więc tak trochę profanacja jeździć tutaj na hashifterze. No ale no, sekwencję też mogę tutaj sobie załączyć, ale jakoś tak mi nie pasuje. Znaczy, z jednej strony fajnie, nie? Że tak, że mamy taką szybką skrzynię biegów i możemy, wiesz, od 0 do setki przyspieszyć w około 3,5 sekundy na odpowiednich oponach.
A z drugiej strony, no, silnik z przodu, napęd na tył, to w Fordzie oznacza tylko jedno. Robimy driftowóz, nie? Zajedziemy na chwilę do jakiegoś domku i zobaczymy, co ja tam przy nim pogrzebałem, bo wydaje mi się, że poza jeszcze ulepszeniem hamulcy i... coś tam chyba z zawieszeniem jeszcze robiłem, żeby móc go dostosować, nie? To chyba nic więcej nie grzebałem, nie zmieniałem nic w silniku, bo ja od jakiegoś czasu lubię bardzo w Fordzie zostawiać te samochody w standardzie lub ulepszać tylko standardowe silniki, bo wiesz, teoretycznie mógłbyś do każdego auta wpakować V12, V10 z jakiegoś Vipera, nie wiem, albo dziesiątkę z jakiegoś Lambo czy coś. I fajnie, ale ten samochód wtedy traci to, w czym jest wyjątkowy, no nie? A ten samochód wyjątkowy jest w tym, jak go zaprojektowali twórcy. Czyli ma tam parę ulepszeń. Właściwie to jest taki bardziej nowoczesny Mustang, nie? Unowocześniony, wybajeżony. O kurde, ręczny mi znowu nie działa. A bo ja go chyba odpiąłem. Ostatnio grałem w Bimenji Drive i tam jest trochę... problem z moją kierownicą, muszę sobie podpiąć ręczny tutaj muszę takiego jacka podpiąć. Muszę jeszcze raz sparować kierownicę, skonfigurować. No i działa, powiem wam, że to auto już kurczę lata. Zobacz, bez żadnego tuningu, bez niczego. No ciężko jest opanować taki samochód, bo ja go tak bardziej robiłem chyba pod jakiś wyścig, coś tam sobie go tuningowałem. A nie pod drifty, a dzisiaj bym go chciał, kurde, pod drift zrobić. Wszystkie samochody robię pod... Nie no, Mustang, ej, słuchajcie, no sam się prosi, tak? Jest tam jakiś ulepszony, ma dużo mocy. 700 koni mechanicznych to jest idealnie, żeby taką budę w Fordzie w drifcie zrobić, no. Więc tutaj z silnikiem pewnie nic nie trzeba grzebać, tylko brać i driftować, czy nie? Nie, tu widzę, że wszystko w standardzie mam. Aha, już wiem, o co chodzi. Patrzę na statystykę. Mam klasę S1 i 900 punktów, więc chciałem go zostawić pewnie w tej klasie. No i jak tak zrobiłem, to znaczy, że pewnie mam jakieś hamulce ulepszone, zawieszenie trochę lepsze. Chociaż no, tutaj w Mustangu w standardzie to zawieszenie jest, wiecie jakie, no kozackie, nie? Więc tu teoretycznie nie powinniśmy nic zmieniać. Odciążony jest dodatkowo. Tak się zastanawiam, właśnie, chodźmy sobie do Forza Vista i zobaczmy, co się da tutaj otworzyć. Jak to jest z tą tylną klapą w końcu? Strasznie mi się podoba przód tego samochodu. Tak widzicie, że jest tutaj zmieniony, charakterystyczny, no nie? Ładny jest, ale podoba mi się to właśnie podobają mi się te lampy z jakby z takiego Mustanga sprzed liftingu, nie? Dobra, mówili, że usunęli tylną klapę, ale co to oznacza? Bo tu się dalej wszystko otwiera. Więc nie wiem. Kurde, poziom szczegółów w tej Fordzie. Nawet patrzcie, mamy tutaj siłowniczki, które działają. To jest kosmos po prostu. Chodźmy sobie na miejsce pasażera. I tu w środku widzę, że mamy po prostu Mustanga, nie? Tutaj mamy naklejone jakieś włókno węglowe. Ten środek tutaj jest, no po prostu z Mustanga chyba nic się tu nie zmieniło, poza, zobaczcie, jaką mamy wybierarkę biegów, że tak powiem. Mamy pokrętło, bardzo ciekawe, podoba mi się to. Ręczny, no właśnie, do driftu chyba nie bardzo, co? Do driftu chyba nie bardzo. Nie wiem, czy widzicie to dobrze, da się to jakoś przybliżyć widok? Nie da się, ale tutaj jest taki... Taki, wiecie, do zaciągania, taki przycisk, nie? Ojej, ojej, no to do driftu ciężko. Jedynie gazem, no nawet sprzęgłem nie będziemy mogli operować. Teoretycznie, no ale w Fordzie wszystko się da. Także tak to wygląda sobie. Tutaj widzę trochę takich zmian, ale to są detale. Generalnie został ten Mustang, nie? Taki jaki był. Dobra, a pod maskę można zobaczyć? O, można, zobaczcie, co tutaj mamy. No i tutaj mamy tą wielką sprężarę na górze. Tak sobie wygląda. No i ponoć jakieś ulepszone chłodzenie, więc pewnie mamy większą chłodnicę z przodu, nie? Jakąś większą, może bardziej wydajną, czy coś. Kurde, no jest tego napchane tutaj. To już wygląda, powiem wam, że strasznie. I widzicie, że maska też musiałaby być zmodyfikowana, żeby to się tam wszystko pod tą maską pomieściło.
Bardzo fajnie. No dobrze, ale czy my... Widzieliście, że on już właściwie latał sobie, nie? Ja teraz sobie zrobię taki, wiecie, drift tuning, żeby nim troszeczkę polatać. No myślę, że będzie latał fantastycznie, bez żadnej modyfikacji silnika. Na 100%. Damy sobie zawieszenie driftowe, ja sobie potem przywrócę te moje takie ustawienia wyścigowe. Tutaj nie ma z tym problemu. Opony możemy dać... Aha, są te wyścigowe. No widzieliśmy, że już samochód jakoś tam ładnie zgarnia, więc nie potrzebujemy tutaj nic kombinować. Dałem mu troszeczkę dystansy i z przodu i z tyłu, on od tego zawieszenia driftowego nieco siadł. Powiększyłem mu także felgi, myślę, że takie lekko powiększone wyglądają w porządku. Możemy jedynie zmniejszyć cal z tyłu, jakoś tak bardziej pasuje mi do driftu. Dobra, i z przodu można zmienić tylko to, z tyłu można zmienić tylko to. Można także usunąć spoiler, co sprawia, że samochód jest taki bardziej jałowy jakby, nie? Chociaż chyba normalnie Mustang GT ma jakiś tam spoilerek, już nie pamiętam jak to w nim było, chyba coś tam ma. Dobra, damy, w ogóle bardzo ładny jest ten Mustang, nie? Tak, on jest strasznie popularny i nawet w Polsce dużo ludzi go ma, czy tam w leasing, nie w leasing i tak dalej. Jakby on nie robi na nas takiego wrażenia już, nie? Jak jest tak popularny, wiesz, w Stanach Zjednoczonych jakieś tam Camaro, jakieś tam takie samochody z wielkimi silnikami, to są spotykane na co dzień. I wiesz, my się zawsze jaraliśmy tymi Mustangami, jak widzieliśmy jakiegoś Mustanga, czy jakieś takie, wiesz, jakiegoś muscle cara czy coś, to zawsze było takie wow, było super, nie? Jakby ekstra. Można sobie posłuchać tej V8. Ale teraz, gdy tych samochodów jest w Polsce więcej, to tak patrzymy na tego Mustanga i tak myślimy, no jest, bo jest w sumie. Fajnie, że jest, ale nic specjalnego, nie? Jakby, no, fajny samochód. I koniec, na tym zachwyty się kończą, nie? Tak się trochę zmieniło, bo jakby kiedyś tak przejechał koło ciebie, tak powiedzmy z 10 lat temu przejechał koło ciebie Mustang, to się robi takie wow, to jest Mustang, to jest fajna rzecz, nie? A dzisiaj to jest takie, no Mustang, no. Jakby łatwo leasingować ten samochód i dużo osób decyduje się na niego. Czy to poprzez jakąś tam firmę leasing, czy cokolwiek. A niektórzy sobie po prostu takie samochody kupują. Na przykład na kredyt, albo nie na kredyt. Dobra. Usztywniamy wszystko, robimy pod drift. Pyk. I aero, to chyba nie będziemy mogli nic zmienić. Nie wiem, czy ten spoiler standardowy da się regulować. Da się! Wow! Wow, to jest świetna wiadomość! Będę mógł ten samochód zrobić nieźle pod wyścigi. Wiecie czemu się cieszę? Bo przeważnie te spoilery standardowe, które są w autach, ich się nie da regulować i trzeba instalować ten taki paskudny, nie? A tutaj... da się! To mi się bardzo podoba. O ja, będę mógł zostawić ten standardowy do wyścigów. A na pewno zrobię ten samochód pod wyścigi, bo jakoś tak pod wyścigi mi najbardziej pasuje. Malowanie to nie jest oryginalne jego malowanie, ja sobie wybrałem jakiegoś tam gracza, który zrobił już dużo wcześniej. No i zobaczcie, taka trochę, no mówiłem, profanacja, nie, no bo co, ja będę tutaj na hashifterze grał, wiecie, ręczny cały czas, nie? A tutaj nie ma gdzie zaciągnąć tego ręcznego. Ani nie ma jak wbić jedynki, dwójki, czy nawet wcisnąć sprzęgła. Jest takie to trochę dziwne. Tak jestem ciekawy, nie no, chyba jest jedna wersja tego GT500, nie? Ojej, co z tą kierownicą się stało, ale mi ciężko chodzi, co się dzieje? Chyba jest jedna wersja tego GT500, skoro dali tą skrzynię biegów. Tak się zastanawiam właśnie, czy jak się kupuje to GT500, to już... To już mamy wszystko w standardzie, jakby, bo Mustanga możemy sobie, Mustanga GT możemy sobie kompletować. Ich są chyba nawet dostępne ze skrzynią manualną, nie? Nie jest to popularne, no bo jak mamy możliwość, wiesz, zainstalowania sobie takiej fantastycznej skrzyni automatycznej, no to po cholerę brać... Czekaj, coś mi tu... Nie gra... Nie, no mam 900. A tak jakoś ciężko chodzi, może lotu mam złe wybrane, czy coś, czekaj. Nie, no dwójka, wszystko gra. Nie wiem, o co chodzi. Jakoś tak dziwnie mi się driftuje. Może coś mi się źle skalibrowało, albo nie wiem. Czasami tak jest. No, w każdym razie...
Gościu, czekaj, ja muszę z tej kamery zewnętrznej. Bo o ile na przykład w innych grach dobrze się driftuje na tej kamerze ze środka, tak w Fordzie jednak lepiej tą zewnętrzną mieć. Ja się po prostu nie czuję tak dobrze tego auta na kierownicy jak w Assetto Corsie, czy nawet w Bimenji Drive. Chociaż w Bimenji Drive jeszcze nie grałem na Force Feedbacku, bo mi właśnie nie działa Force Feedback w Bimenji Drive. Ale podbiło. On ma te lepsze takie opony, on ma opony wyścigowe i on chce, kurczę, prostować, nie? Nie chce tak ładnie latać jak niektóre auta, które mają te gorsze opony. Ronderko ładnie zrobił. No zdecydowanie nie jest to samochód do jazdy driftowej. Raczej właśnie bym go zrobił pod te wyścigi. Cały czas muszę się posiłkować tym ręcznym. Ewentualnie mógłbym po prostu dać mu więcej mocy, nie? Nie ma problemu, może ten silnik standardowy jeszcze podkręcić i spoko. Tylko mówię, my tu mamy ponad 700 koni mechanicznych. Tak grubo ponad. Więc powinno spokojnie wystarczyć. Wagę też żeśmy sobie obniżyli, nie? Moglibyśmy trochę mocy zwiększyć, ale jak za dużo mocy samochód ma i się gra na kierownicy, to bardzo ciężko opanować furę. Też widzę, że coś z tymi biegami jest nie tak, jakby za krótkie albo coś, nie wiem. Okej, tutaj rondo dało się ładnie trzepnąć, przeważnie to rondo robię na jedynce, tutaj te biegi są krótkie i musiałem dwójką. Bo tam mieliśmy wyskalowane, także do maksymalnej prędkości. Właśnie, nawet nie sprawdziłem maksymalnej prędkości. O kurde, ale to nie ma znaczenia. On tam gdzieś koło 360 by poleciał, podejrzewam. W ogóle mnie to rozwala. Ostatnio, tak jak mówiłem wam, gram dużo w Bimenji Drive, nie? I tam na przykład, jak jedziesz z prędkością, rozpędźmy się do stówy, nie, bo tutaj taką dobry przykład to daje. Patrz, jedziemy sobie przez miasto, jedziemy sobie teraz, no, 90 km na godzinę. I masz takie wrażenie, jakbyś mógł samochodem skręcić, o, skręćmy teraz w prawo na przykład. Hops! 90 km na godzinę, bez problemu wchodzimy w zakręt, nie? Jakby nic się złego nie dzieje. 60 to wiadomo, że sobie samochód poradzi. W Bimenji Drive, jak jedziesz 90 i w rzeczywistości jak jedziesz 90, ta zrobienie takiego zakrętu jest prawie niemożliwe w ten sposób, nie? To musiałby być, nie wiem, jaki samochód, taki... Ciężko by było, naprawdę, jakimkolwiek samochodem. Musiałbyś w podskokach, no 90 km na godzinę, umówmy się, to jest duża prędkość. I tutaj w Fordzie jakoś ta prędkość jest tak dziwnie odwzorowana. Natomiast jak ostatnio wbiłem sobie do Bimenji Drive i tam zacząłem jeździć, to jak rozpędzisz się do tych 90, to fura, jak jedziesz po jakichś tam wybojach czy niewybojach, już zaczyna powoli, wiesz, latać w powietrzu i ciężko ją opanować, nie? Tutaj zawsze w Fordzie było to takie dziwne i ta prędkość moim zdaniem jest źle wyskalowana z jakichś powodów. Chciałbym kiedyś zobaczyć, jak powstają gry wyścigowe i jak wygląda proces, jakby co twórcy ustalają, ile ten samochód ma jechać, jak ma to wyglądać, wiecie o co chodzi, wizualnie, nie? Ciekawe, czy jakbyśmy zmierzyli, bo to można przecież zmierzyć, jak samochód przejedzie z jednego punktu do drugiego w takiej i takiej prędkości. Nie, to możemy sprawdzić, czy on po prostu jedzie daną prędkością, czy nie. Czyli na przykład wyznaczymy sobie odcinek 4-kilometrowy tutaj w grze i mierzymy, w jakim czasie samochód pokonał tę odległość, mierzymy jego prędkość średnią, nie? I mierzymy to, co pokazywał, powiedzmy, na zegarach. I już. I mamy naszą prędkość. No jakby... Ciekawy jestem. Czyli na przykład jedziemy cały czas stówą, nie? Trzymamy cały czas tą jedną prędkość i zobaczymy, czy jaka prędkość by była, jakbyśmy zmierzyli tą odległość. Ciekawy jestem, jaki wynik by wyszedł. Bo wiesz, jakby tam wyszedł błąd na poziomie 2-3%, no to to jest, może być błąd pomiarowy. Ale jeśli by wyszedł błąd na poziomie, czy tam różnica na poziomie 40%, 50%, to coś jest nie tak z Fordzą, nie? I
jakby z tymi prędkościami tutaj. Jakby teraz jadę 120, nie? Zobacz. 120 to już jak jedziesz na tej autostradzie, to już naprawdę każdy malutki ruch kierownicą, to zmieniasz pas, nie? Niezauważalny ruch kierownicą, to zmieniasz pas. A tutaj jedziesz od lewej do prawej. Ciężko to jakby zrozumieć, nie? Ale wracając do naszego Mustanga, tak jak wspomniałem, można by było dorzucić mu trochę kunia, mimo wszystko, bo on nie ma problemu z tym, żeby wstać na obroty, jak go się kopnie sprzęgłem zwłaszcza, ale wydaje mi się, że te opony trochę za mocno go prostują i może jakbyśmy dali więcej mocy, niedużo, ze 100 koni mechanicznych, to może uda nam się poprawić ten taki głupi efekt, że samochód podczas driftu chce się, wiesz, prostować, nie? Dobra, więc wchodzimy sobie w garaż. Nie działa mi, zobacz, coś się stało. Aha, bo tutaj mam włączone. Dobra. Nie pozmieniałem tam czegoś? Nie, chyba nie, dobra. Bo tutaj mam, można sobie wybierać profile od razu w tej kierownicy. Dobra, weźmy sobie, nie wiem, ile tam wejdziemy wyżej. Kunia. Weźmy tak z 50 kW do góry pójdziemy, co wy na to? Nie, to gdzieś. No i będzie 616 kW i to powinno nam wystarczyć. No zobaczcie, mamy coś takiego. Już troszeczkę więcej, niedużo, nie? No i co ważniejsze, obniżyła nam się także waga samochodu. No i zobaczymy, co się będzie działo teraz. Teraz wrzucam trójkę. Okej, okej, szaleje fura. Ładnie. Zmiana biegów na zakręcie. Spoko to przyjął. Wstał na obroty. Zaczął mielić. Ekstra. Trochę trójka zmuliła. Dziwnie jest. Chcę prostować. To jest samochód wyścigowy, mówię wam. Tutaj nie można założyć gorszych opon. On nie jest taki stabilny podczas tego driftu. Zastanawiam się, co jeszcze moglibyśmy tutaj zrobić, żeby on tak, kurczę, leciał sam z siebie, nie? Żebyś ty tylko sobie tam delikatnie kontrował. A on jest taki, od razu tą przyczepność łapie. To jest ciekawe, nie? Bo ja już kilka Mustangów robiłem tutaj pod drift i za każdym razem, no, fajnie się nimi driftowało. No nie jest to szczyt marzeń driftera może. Nie są takie właśnie stabilne. Ale generalnie były całkiem spoko. Ten jest taki, no, nerwowy, kurde. Nerwowy. Jeszcze musiałbym nad nim trochę popracować, bo teraz tak zrobiłem go sobie na szybko. Myślę, że, bo takie ciasne tutaj zakręty, to jeszcze jako tako, ale myślę, że na takich gładkich mógłbym mieć problemy z nim, bo tutaj same takie zakręty 90 stopni to są, wiesz, łatwe do driftingu, nie? Jakby za każdym razem tak samo samochód ustawiasz, ale on jak się od razu prostuje. To nie jest do końca złe, bo z drugiej strony, jak on się sam z siebie prostuje, to łatwiej ci wyjść z driftu, wiesz, tak czyściej, nie? To też jest, o, ale na przykład teraz chciałbym, żeby to tak trochę bardziej poleciał tym driftem i od razu po puszczeniu ręcznego on się już ustawia w kierunku jazdy. Nie? To jest trochę chyba wina tych opon, myślę.
bo co, dyferencjał zablokowa... Dyferencjał zablokowałem. Kurde. Chyba, żebym zablokował też i na zwolnienie dyferencjał, bo ja go tylko na przyspieszenie zablokowałem. Na zwolnienie jest tam 75%, nie? Dużo ręcznym trzeba się posiłkować. Jest ciężko, jest ciężko. Dobra, idę na Fortune Island. To jest ciekawe, on nawet z tym zawieszeniem driftowym bardzo dobrze trzyma się drogi. No, myślę, że to wina jednak tych opon jest. A jakbyśmy dali offroadowe, on się kurczę dobrze zachowuje na tych zakrętach z ustawieniami takimi bardzo hardkorowymi na drift, nie? On trochę zrobił się taki stabilniejszy do driftowania, gdy mamy to zawieszenie driftowe i takie ustawienia, ale jednak to jeszcze nie jest to. Zdecydowanie ja bym zrobił ten samochód typowo i zrobię go na pewno pod wyścigi. No, ta trójka jakby tak za szybko się kończy. Jest taki, kurde, dziwny, nie? A weźmy sobie na przykład na chwilę tego... Ojej, jak długo hamuję. Ustawiłem na przód, na przód? Na przód 90% chyba, nie? 93% hamulca. Dobra, wybierzmy sobie furę. Wziąłem sobie tego Shelby GT350R. I widzę, że tutaj też są opony, tylko te takie wyścigowe, najmocniejsze do zainstalowania. Kurde. One za mocno chyba ściągają te driftowozy. Znaczy jak się zrobi pod drift te samochody, nie jest to za dobre. Wezmę sobie tego mojego takiego starszego jeszcze Mustanga. Nim się fajnie driftuje. Co prawda nie jest to ten model, to jest trochę inny już samochód, nie? Ale generalnie da się zrobić Mustanga jakoś tam, tylko trzeba z tymi maselkarami tutaj w Fordzie, z nimi trzeba się troszeczkę bardziej natrudzić, bardziej trzeba się pobawić. A tu już mam takiego gotowca, który mi się fajnie lata. Zresztą podoba mi się ten model właśnie dlatego, o czym wam powiedziałem na samym początku, że te Mustangi generalnie już są no, to często spotykane tutaj w Polsce u nas i nie robią na nas takiego wrażenia, nie? Jakby mi się właśnie ten model podoba dlatego, bo on nie jest tak często spotykany, no. No ale zobaczcie sobie jak to lata na przykład, nie? Tutaj nie da się tym jechać tak wiesz, prosto, tak jakbyś jechał samochodem wyścigowym. Tu sobie tylko tak delikatnie kontrujesz, coś tam robisz samochodem i on po prostu się ślizga, nie? Puszczasz sobie hamulec ręczny i on sobie zostaje w tym ślizgu, natomiast te samochody, które, w których nie można zainstalować tych gorszych opon, niestety, ale się za mocno prostują i trzeba by było coś tam jeszcze pokombinować z tym tuningiem driftowym. Widzieliście, że ja dałem tam duże ciśnienie opon na tył, wobec czego one powinny być mniej przyczepne, a i tak te samochody po prostu nie chcą się ślizgać. Tak jakbym tego chciał, tak jakby każdy by sobie wymarzył, nie? Patrz na to. I wyleci zaraz w krzoczory. Nie wyleci. To jest fajny Mustang, naprawdę ten mi się udał. Jest jeden z moich niewielu muscle-carów, które w ogóle mi się udały pod drift. Super mi się nim lata. I wyleciałem. To jest taki trudny zakręt. Dużo ręcznego. O, przesterowałem. No, ten zakręt jest trudny. Ciężko go tak idealnie zrobić za każdym razem. Ale tak, ten mi się udał i to jest też Shelby. Proszę bardzo. Czwórka za mocno. Chciał za szybko lecieć ten zakręt. Z tamtym będę musiał się z GT500, będę musiał się jeszcze trochę pobawić. A ten czy przypadkiem nie jest GT500? Ten jest ten starszy GT500. I ten lata fantastycznie, tylko że ja przy nim trochę pogrzebałem. Trochę taki inny zrobiłem, tunika tam taki, wiesz, od razu standardowy wrzuciłem, nie? Uff.
fajne auto, strasznie mi się podoba. Też ma coś w sobie, nie? Chociaż te nowe modele budę mają bardzo fajną. Bardzo fajną budę. Tak w tym mi się podoba na przykład tył. Fajne auto. Rucek się znowu rozmarzył. No nic, no sprawdziliśmy sobie nowego GT500. Jednak do driftu on jest taki, no, słaby. Nie chciałem, nawet nie przeciętny, bo przeciętniak to jest na przykład ten Mustang, nie? A on jest, tamten jest po prostu słaby. Nie dlatego, że brakuje mu mocy, tylko dlatego, że po prostu ciężko go przystosować. Nie udało się, za płytko wszedłem, nie? Ojej, ja się znowu rozmarzyłem. Za każdym razem, kiedy wybieram ten samochód, mam takie... pojeździłbym w rzeczywistości. Za każdym razem. Jeszcze takie fajne zakręty są. Przesterował chłop. A tutaj ktoś ze mną jechał nawet. Miło. Spoko się tutaj drifci na tym Fortune 9. No moi drodzy, zapraszam was na kolejne odcinki z Forza Horizon 4. Mam nadzieję, że ten wam się podobał. I trzymajcie się. Do następnego. Kajas.